Dzień dobry Państwu. Wraz z Pruszkowską Telewizją Kablową proponujemy dziś Państwu książki na lato. Założenia lekkie, łatwe i przyjemne. Co prawda sezon urlopowy powoli zmierza ku końcowi, wakacje też się kończą, ale przecież lato jeszcze trwa. A kto nie zdąży zajrzeć do naszych propozycji tego lata, pozostaje mu jeszcze lato następne. Zachęcony reklamami w mediach postanowiłem i ja sięgnąć po lektury lżejszego kalibru. I muszę Państwu powiedzieć, że zaskoczył mnie bardzo Wojciech Chmielarz. Po Żmijowisku, które prezentowaliśmy również na antenie Pruszkowskiej Telewizji Kablowej, chciałbym, żeby zajrzeli Państwo, przeczytali książkę Wyrwa. To ostatnia powieść Wojciecha Chmielarza. Nie jest to klasyczny kryminał, do którego nas autor przyzwyczaił. Raczej thriller psychologiczny. Żeby nie spoilerować, powiem tylko, że jest to książka, która z pozoru odkrywa stare prawdy. Prawdy polegające na tym, że nawet w najdłuższym związku ludzie nie do końca się znają i zawsze mają coś do ukrycia. Ale proszę Państwa, niby banalna prawda, jednak jak ona jest podana. Bardzo, bardzo serdecznie polecam tę książkę. Często podczas wakacji, szczególnie w miejscowościach obleganych przez turystów, spotykamy dyskonty książkowe. Spotkałem i ja taki dyskont i ku mojemu zdziwieniu znalazłem starego znajomego, Jerzego Sosnowskiego, autora, który odwiedził Pruszków w ubiegłym roku razem z panią Barbarą Arendt-Młynarską. Przyznam, że nie jestem fanem twórczości Jerzego Sosnowskiego, jednak skuszony blurbem na okładce sięgnąłem po jego powieść. I tu bardzo przyjemne zaskoczenie. Wspaniała, ciepła powieść, momentami wzruszająca, a momentami irytująca. Powieść o latach młodzieńczych bohatera, alter ego autora. Lata młodzieńcze, a konkretnie szereg wakacyjnych dni spędzonych w Kołobrzegu. Czas nie jest tu linearny, podporządkowany jest jedynie wakacjom, wobec tego bohater ma raz lat 8, raz 11, raz 18 albo i więcej. Zaręczam Państwu, że odnajdziecie tu również swoje wspomnienia. Mówię oczywiście o tym przedziale wiekowym, w jakim jest Jerzy Sosnowski i ja. I na pewno się wzruszycie. Czas urlopu to również czas sięgania i powrotu do klasyki. Wiele lat temu czytałem Henri'ego Thoreau, książkę pod tytułem Walden. Wówczas przyznam, że nie do końca przemawiały do mnie eseje, które są zgromadzone w tym tomie. No ale człowiek dorasta. I znów kolejne przyjemne zaskoczenie. Walden mnie zaskoczył podwójnie. Raz, jak bardzo w tej chwili ta książka stała się aktualna, szczególnie rozdział o literaturze. I w miarę dorastania bardzo mnie przyjemnie zaskoczył, wielką niespodziankę, przyjemność mi sprawił esej pod tytułem Samotność. Tym bardziej, że Walden, opisując czytelnictwo w XIX wieku, również zachęca swoich czytelników do sięgania do klasyki. W opisanym wcześniej dyskoncie trafiłem na
trzy wczesne powieści Knuta Hamsuna, książki, wypowieści napisane jeszcze przed Nagrodą Nobla, czyli na początku wieku XX, przed 20 rokiem, jak wiadomo, w 20 roku Knut Hamsun dostał Nobla. Pomijając poglądy polityczne Knuta Hamsuna, jak wiem, sprzyjał nazistom, sprzyjał Hitlerowi osobiście, bardzo gorąco polecam tę książkę miłośnikom prozy skandynawskiej, zwłaszcza. Te trzy wczesne powieści, Pan, Wiktoria i Marzyciele, na pewno są słabsze od Głodu choćby, czy Błogosławieństwa Ziemi. Niemniej miłośnicy klasycznej opowieści o miłości znajdą tu coś dla siebie, jak również miłośnicy mroźnych, skandynawskich, surowych klimatów. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zawsze warto również sięgać, szczególnie w okresie letnim, po poezję. Ja miałem ze sobą tomik Wisławy Szymborskiej w bardzo popularnym ostatnio wydaniu Książka do czytania. Wyszło kilka pozycji w tej serii, m.in. Konstanty Ildefons Gałczyński, Pranie i jeszcze kilka. Jak mówię, wziąłem ze sobą Wisławę Szymborską, ponieważ uwielbiam tę poetkę. To książka różna od innych, ponieważ obok fotografii poetki i wierszy jej miłośnicy znajdą tu również miejsce na własne refleksje czy zapiski. W ten sposób powstaje inspirowany poezją poetów, w tym przypadku pani Wisławy Szymborskiej, osobliwy, prywatny dziennik. Pani mogą tu wpisywać swoje refleksje, złote myśli typu kocham Zenka Martyniuka. Panowie również mogą napisać, ach, gdybym był z poetką, a nie z moją żoną. Można wpisać cokolwiek. Na pewno po latach będzie to przyjemna lektura dla wszystkich. No ale to były żarty. Przede wszystkim wiersze. Choćby jeden wiersz dziennie. Najchętniej, najlepiej przed snem. Dziękuję Państwu za uwagę.